Cześć, witajcie gorąco na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na cztery propozycje. Propozycje zdrowych śniadań, czyli co serwuję sobie ostatnio na śniadanie, co kocham i co nie tylko jest przepyszne, ale też bardzo, bardzo zdrowe. Także jeżeli jesteście ciekawe tych czterech propozycji, to oczywiście zapraszam i jeszcze od razu z góry Wam powiem, że prosiłyście mnie ogólnie o serię takich filmików o zdrowym żywieniu i zastanawiam się, czy nie zrobić jeszcze na przykład czterech zdrowych obiadów, propozycje na fajne kolacje. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy takie filmiki miałyby sens tutaj na YouTube, także napiszcie w komentarzach. Pierwsza moja propozycja jest dla osób, które lubią zjeść coś słodkiego w ciągu dnia, a jak wiecie, najlepiej zjeść po prostu rano, żeby zdążyło się po prostu te cukry rozłożyć, żeby spalić te kalorie w ciągu dnia. I ja proponuję Wam taki zielony jogurt, ponieważ jest on z zielonych owoców, z dodatkiem płatków owsianych. Także mamy tam różne inne nasionka, takie jak na przykład nasiona chia, czy na przykład ziarna słonecznika. W moim zielonym jogurcie nie mogło zabraknąć oczywiście awokado, jest tam kiwi, które uwielbiam, gruszka, a także jeżeli ktoś jeszcze ma za mało słodzika, to może dodać banan. Ja akurat banan dałam na koniec do dekoracji. Jeżeli ktoś chciałby zrobić sobie z tego jogurtu taki bardziej koktajl do picia, to musi dodać po prostu więcej mleka. Ja dodaję zarówno jogurt, jak i mleko krowie, ale czasami dodaję też na przykład mleko kokosowe. I tutaj oczywiście musi być spirulina, która przepięknie zabarwi nasz jogurt, a także jest bardzo zdrowa. W przygotowaniu takiego śniadania nie ma większej filozofii, wystarczy po prostu wszystko wrzucić do pojemnika, zmiksować bez jakiejś szczególnej kolejności, no i co, nakładać na talerz i rozkoszować się po prostu smakiem tego jogurtu, bo jest on po prostu cudowny. Na sam koniec zawsze posypuję swój jogurt jakimiś orzechami, w moim przypadku moje ulubione orzechy nerkowca, pestki dyni, zawsze jakieś nasiona czy orzechy muszą tam być. Jeżeli jesteście ciekawi, to ja zamawiam na stronie Bioindygo i ogólnie macie linka na dole, jeżeli chcecie mieć jakiś rabat, jeżeli nie wiecie gdzie zamówić, chcecie taniej zamawiać zdrowe produkty, to naprawdę polecam Wam tą stronkę, bo ja jestem po prostu zachwycona i co miesiąc musi być spore zamówienie na tej stronie, bo już tak się przyzwyczaiłam do zdrowego żywienia, że nie wyobrażam sobie tego odwrócenia tego rytuału. Druga propozycja śniadania jest dla osób, które wolą coś bardziej wytrawnego, ale zaznaczam, nadal zdrowego. I mamy tutaj kolorowy bukiet warzyw. Z góry mówię, że jeżeli jesteście weganami, to ten przepis niestety nie jest dla Was, ponieważ tutaj główną rolę grają oto jajka. A jeżeli chodzi o składniki, jakie będziecie potrzebować do przygotowania takich muffinek jajkowych, to właśnie papryka kolorowa, żeby ładnie wyglądało w różnych kolorach, jajka oczywiście, pomidorki koktajlowe dla tych, co lubią czosnek, szpinak, mozzarella bądź jakiś inny ser. Jeżeli macie ochotę, to możecie takie muffinki przygotować w formie placków i wówczas na przykład będzie Wam potrzebna taka patelnia, którą ja zakupiłam na Gwiazdkę w Avonie, ale tym razem wybrałam żaroodporne pojemniki z Ikei i właśnie do nich wbiłam jajka, a następnie rozbiłam je, tak rozbełtałam takim, jak to się nazywa, słuchajcie, trzepaczka. Chyba tak się właśnie nazywa, jeżeli chodzi o przyrządy w kuchni. W tym czasie rozgrzewam patelnię, wrzucam szpinak. Mogę go smażyć na maśle, jeżeli mam ochotę i nie odchudzam się, a ja się nie odchudzam. Dodajecie sól, i akurat w moim przypadku jest to sól himalajska i akurat lubię bardzo przyprawę, czosnek, bazylia, właśnie z Bioindygo, serdecznie Wam polecam, przepyszna sprawa. W międzyczasie rozgrzewam piekarnik do 180 stopni i zaczynam wkładać wszystkie możliwe składniki do moich pojemników, czyli nasze warzywa, pomidorki koktajlowe, papryczki oraz nasz szpinak. Następnie na samą górę wkładam mozzarellę. No i co? Wkładam do piekarnika na 20 minut, zapiekam i jest po prostu cud.
pachnie to cudnie, pyszne to jest i bardzo serdecznie Wam polecam. Jeżeli chodzi o przepis, to znalazłam go na jakiejś stronie ze zdrowym odżywianiem i to był przepis znaleziony już bardzo dawno temu, więc mam nadzieję, że go znajdę, to dodam Wam linka na dole. Trzecia moja propozycja jest również wytrawna i jest ona dla fanów ryb. Ja uwielbiam, słuchajcie, ryby i mogłabym je jeść po prostu codziennie. Zatem do przygotowania naszej pasty będziemy potrzebować twaróg. Ja wybrałam akurat twaróg Jana, ta wersja fit, ale wiecie, możecie wybrać jaki tam chcecie. Łosoś oczywiście wędzony, tak jak mówiłam, szczypiorek. I wybieram zawsze ciemny chleb, bo po pierwsze bardziej lubię ciemny, a po drugie jest zdrowszy. Znów nie ma tutaj większej filozofii, wrzucacie wszystko do pojemnika, blendu i pasta gotowa. Posypujemy ziarnkami. Ja akurat wybieram taką mieszankę ziaren, bo bardzo lubię i przyozdabiam zazwyczaj jakimś warzywem i w tym przypadku wybrałam kolorową paprykę. I żeby się nie zasuszyć, to muszę mieć coś do picia i uwielbiam, ostatnio nałogowo piję kawę albo kujawiankę, którą pokazywałam Wam na Instagramie, albo niedawno pokochałam również Anatol, kawę zbożową rozpuszczalną, jest przepyszna i zawsze z mlekiem na śniadanie smakuje wybornie i jest dobrym początkiem dnia. I ostatnia moja propozycja to śniadanie najprostsze na świecie. Zresztą wszystkie propozycje, które dzisiaj Wam przedstawiłam, to totalna prościzna i u mnie zazwyczaj tak się gotuje. To po prostu ryż na mleku. Ja ten ryż lubię gotować na mleku kokosowym. Taki ugotowany, zwykły, absolutnie zwykły biały ryż dodaje swoje ulubione dodatki, czyli na przykład maliny, czy jabłka uwielbiam, a szczególnie w sezonie zimowym. I musi tutaj być cynamon, bo cynamon świetnie komponuje się właśnie z malinami i jabłkami. I ostatnio uzależniona od sezamu czarnego, dodaję go po prostu wszędzie do owsianek, zatem tutaj sezam czarny. I co? Prościzna, zawsze to jeszcze fajnie przyozdabiam, żeby mi jeszcze lepiej smakowało. Bardzo zdrowe, proste. Co mam tutaj więcej powiedzieć? Zachęcam Was do prostych takich śniadań, nieskomplikowanych, bo naprawdę niewiele trzeba, żeby zadbać o swoje zdrowie. Zatem to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Oczywiście dajcie znać, jakie kolejne filmiki w tej tematyce chciałbyście zobaczyć. Ja chętnie coś takiego dalej będę kontynuować. I dajcie znać, jakie są Wasze zdrowe śniadania, bo może właśnie z Waszych propozycji również skorzystam. Buziaczki, do następnych filmów. Pa, pa!